Cześć, Małgosia Muraszko, Brandnie Anthem. Jesteśmy na konferencji Spring Break i znajdujemy się w Good Time Radio, gdzie mieści się nasz press space. Ze mną wyjątkowy duet goście, duet Calls, Kasia i Łukasz. Cześć, jak się macie? Serdecznie witamy. Słuchajcie, jesteście młodzi, zdolni, fajni. Teraz jesteście na Spring Breaku, ale już za kilka miesięcy gracie na OFF-ie. Gdzieś scenę będziecie dzielili z Patti Smith czy Son Luxem. Myśleliście, że taki obrót przybierze wasza historia i gdzie się pierwszy raz ze sobą kontaktowaliście? Internetowo? Tak, tak. Znaczy ja byłam w ogóle bardzo zaskoczona ogłoszeniem OFF-owym, bo dowiedzieliśmy się o tym jakieś 3 miesiące chyba po naszej działalności. No a poznaliśmy się rzeczywiście przez internet. Znaczy ja napisałam do Łukasza. No i na początku oczywiście nie braliśmy pod uwagę tego, że może coś się stać w ogóle z tą muzyką. I tak jakoś potem się to rozwinęło. Po trzecim kawałku chyba, jak tam ludzie zaczęli fajnie nam komentować, to zaczęliśmy myśleć, że to może coś z tego będzie więcej. No i potem tak nagle zaczęły ogłoszenia przybywać i się udało. Pochodzicie z dwóch różnych muzycznie światów, bo tobie, Kasiu, są bliższe klimaty jednak akustyczne, spokojne, a ty, Łukasz, odpowiadasz za elektroniczne tła. Kto kogo na którą stronę przyciągał? To się wszystko przenika wzajemnie, mi się daje. To tak, ja jestem też bardziej z akustycznego świata, ale zacząłem sam jakoś łączyć ten akustyczny świat z elektroniką, jakoś przekształcać. Podobało mi się bardzo to, że mogłem na komputerze przekształcać akustyczne dźwięki w elektronikę, no, jakoś można to samplować i tworzyć różne ambienty i to właśnie jest fajne. Gdzie ta wasza oczekiwana epka? Kiedy ona się pojawi? Chcielibyśmy jak najprędzej oczywiście, ale nie ma ku temu dobrych warunków, ponieważ troszkę daleko nam do siebie i widzimy się tylko w soboty i w niedzielę mamy czasem. Mamy lekkie opóźnienia, trochę też przez sesję, trochę przez koncerty, bo ostatnio się skupiliśmy na przygotowywaniu na koncerty. No właśnie, jak się widzimy w te 2 dni, czasem jeden. Ale myślę, że czerwiec to już powinien być ten miesiąc. Może. Z jednej strony mówicie, że bardzo inspiruje was wasz region, z którego pochodzicie, a z drugiej strony wasze brzmienie jest takie mroczne, skandynawskie. I skąd to u was się wzięło? Śląskie, węgielne. Może dlatego, że słuchamy takiej muzyki i jakoś tak to wyszło z nas. A nasze krajobrazy są piękne i też nas jakoś inspirują i to się łączy tak. Po prostu nie myślimy za bardzo o tym, po prostu robimy i wychodzi. I jest. Łukasz, kiedyś powiedziałeś, że wy tworzycie, chcecie tworzyć muzykę, a nie produkty muzyczne. I jaka jest różnica między tymi dwoma elementami? Wydaje mi się, że produkty muzyczne to jest coś takiego, co ma przyciągnąć człowieka i ma stworzyć pieniądz po prostu. A muzyka to jest coś, co ma wyrażać artystę. Bez kompromisu. Ale z drugiej strony też jakoś zarabiać chyba chcecie. Tak, oczywiście. Najpierw chcemy po prostu wyrazić siebie, ale jako, że jest nam po drodze ku temu, żeby zarabiać na tym też, to jest bardzo miłe. Bardzo się z tego cieszymy, bo to jest w sumie spełnienie naszych marzeń, że tak się udało powiązać naszą karierę z muzyką. I tego wam życzę. Dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.